Dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko. Zapraszam Was dzisiaj na film z patykami w roli głównej, a dokładniej co ciekawego z patyków można zrobić do naszego ogrodu. Patyki przeważnie wykorzystujemy jako podpórki do roślin, jako płotki oddzielające roślinki, albo też duże płoty, bo płoty też wyglądają niesamowicie zrobione z takich patyków. Tutaj mamy, zobaczcie, mostek. No, rewelacyjnie wygląda ta poręcz, więc pomysłów naprawdę jest masa. Zobaczcie tutaj, jakie siedzisko. Dajcie znać, czy u siebie w ogrodzie macie jakieś wykorzystane patyki w jakiś sposób zupełnie inny. Może macie takie panele ścienne zrobione z patyków. To też jest bardzo fajne takie oddzielenie, na przykład od sąsiada, żeby zrobić sobie taki panel z patyków. Tutaj zobaczcie, jest żaróweczka podpięta pod patyk. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału, codziennie nowe pomysły i inspiracje do ogrodu, do domu. Także zachęcam bardzo, bardzo gorąco. I zobaczcie, te płotki podobają mi się. Naprawdę wyglądają bardzo elegancko. Zresztą tak jak teraz bardzo modne są te kosze wiklinowe, to takie płotki niskie z wikliny też wyglądają bardzo dobrze. Tak samo jak oddzielone grządki wikliną. Też tam takie ujęcie było, też dobrze to wygląda. Przejrzyjcie sobie do końca filmik, zainspirujcie się, może macie swoje pomysły na o to mi się podoba. Bardzo mi się tam to podobało, wygląda ciekawie. Może macie swoje pomysły na patyki, albo sami je wykorzystujecie. Także piszcie w komentarzach, co Wam się spodobało, jaki macie pomysł na patyk w ogrodzie. Ja Wam dziękuję za dzisiaj i zapraszam na kolejne filmiki.